Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, mamy rocznicę mojego kanału. Równiutko rok temu nagrałam swój pierwszy filmik z zwiastun kanału z moim bratem. Właśnie to było w kwietniu, rok i kilka dni temu, coś takiego. Ale nieważne, dzisiaj chciałabym właśnie zrobić taki specjalny, roczny, rocznicowy odcinek. Podziękować wam też w ogóle za 30 tysięcy subskrypcji w rok. Jesteście naprawdę przekochani, że mnie subskrybujecie. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję. Nie wiem, co tak naprawdę mam mówić, bo to jest dla mnie takie dziwne. Pamiętam właśnie, jak mój brat rok temu mnie namówił do założenia kanału, do nagrywania filmików. I w sumie tak stwierdziłam, że no dobra, to nagramy razem zwiastun kanału, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i tak już się to potoczyło. Tak jak zawsze to wam powtarzam, tego kanału by nie było, gdyby nie Petersonek, więc wesprzyjcie go i zostawcie mu suba na kanale, bo to dzięki niemu tutaj jestem tak naprawdę. Ale też dzięki wam, moim kochanym widzom, którzy mnie ciągle wspierają na YouTubie, piszą mi bardzo miłe rzeczy, piszecie mi też na Instagramie bardzo, bardzo miłe rzeczy, no i w ogóle jesteście dla mnie tacy mili, więc gdyby nie wy, też mnie tu by nie było i to jest takie... takie koło mam wrażenie, nie wiem jak to powiedzieć. Słuchajcie, od razu wam powiem, bo pewnie to jest najciekawsza rzecz tego, że mam dzisiaj dla was jakby taki konkurs, takie rozdanie właśnie dla moich widzów. Spokojnie, mam też coś dla chłopaków, dla dziewczyn, żeby jakby każdy miał szansę i każdy mógł coś dla siebie wygrać. A mianowicie to postanowiłam, że stworzę takie moje mystery boxy i właśnie jeden będzie do wygrania dla chłopaka w takiej chłopięcej wersji, takie typowo męskie rzeczy, a drugi będzie dla dziewczyny. W środku będą jakieś dziewczęce rzeczy, wiadomo, kosmetyki i tak dalej. Zaraz wam powiem, zdradzę troszeczkę, ale nie wszystko, bo tak jak już mówiłam, to są mystery boxy robione przeze mnie, dla moich kochanych widzów. Zaraz wszystko wam wytłumaczę, zasady i w ogóle. Tak, chciałabym się jakoś właśnie dla was odwdzięczyć. Właśnie lubię robić jakieś tam konkursy, rozdania, bo wtedy kilka osób może coś wygrać. No i wtedy tak fajnie się czuję. Jeszcze jak mi wyślecie zdjęcie, jak otrzymacie nagrodę, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Dlatego dzisiaj akurat mamy takie dwa święta w jednym, że rocznica kanału i 30 tysięcy subów, więc przygotowałam takie dwa kartony. One jeszcze nie są gotowe. Ten będzie taki męski, ja go jeszcze przerobię, żeby był bardziej niebieski, a ten jest typowo właśnie dziewczęcy. Różowy. Ostatnio nagrywałam dla was taki haul kosmetyczny, bardzo dużo nowości kosmetycznych i właśnie mówiłam wam w nim, troszeczkę wam zdradziłam, że z częścią kosmetyków coś się wydarzy, więc moi drodzy, niektóre kosmetyki właśnie z tamtego haulu, część z tych kosmetyków wsadziłam już do tego pudełeczka, ale nie będę wam, myślę, tutaj zdradzać za dużo. W tym pudełku znajdują się właśnie kosmetyki z Eveline, będzie też tutaj troszeczkę produktów by Sony i też takich trochę produktów ode mnie typowo. No nie wiem, mam nadzieję, że osoba, która to otrzyma, się ucieszy. To będzie naprawdę taki mystery box. A w męskim pudełku, wiadomo, poproszę Petersonka, żeby mi pomógł coś tutaj fajnego wsadzić. Niespodziewane może produkty. Może coś niespodziewanego tam wsadzę. Zobaczymy. I osoba, która to otrzyma, też mam nadzieję, że jej się jemu to, bo to pudełko pójdzie do chłopaka, więc mam nadzieję, że mojemu widzowi się to spodoba, bo właśnie mało było rozdań dla widzów, dla chłopaków typowo, więc stwierdziłam, że dwie wersje i już wam mówię, co trzeba zrobić. Słuchajcie, tylko wiem, że niektórzy na przykład piszą z konta rodziców albo nie wiem, tam po prostu z jakiegoś konta, więc dajcie mi też znać, czy to ma być box damski, czy box męski. Chciałabym się dowiedzieć, jak wy trafiliście na mój kanał, albo który filmik na przykład oglądaliście jako pierwszy na moim kanale, przez który filmik stwierdziliście, że mnie zasubskrybujecie, gdzie się dowiedzieliście o kanale Julszy, albo od kogo może się dowiedzieliście. Piszcie mi po prostu swoje historie związane z tym, jak trafiliście do mnie i jak mnie pierwszy raz zobaczyliście, w jakich okolicznościach. Być może to były vlogmasy, czy może jakiś typowy filmik, który pamiętacie. Stwierdziłam właśnie, że chcę poczytać w komentarzach, jak tutaj trafiliście. No i oczywiście
dwie osoby, jedna dziewczyna i jeden chłopak, którzy jakoś zachęcą mnie do swojego komentarza, otrzymają właśnie Mister Boxa specjalnie stworzonego ode mnie w stylu Julsi w jednym pudełku. Mam nadzieję, że taki pomysł Wam się podoba. No i to by było na tyle. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, że jesteście tutaj ze mną na kanale, że mnie wspieracie, że mnie subskrybujecie, że zostawiacie łapki pod moimi filmikami, po prostu, że mnie oglądacie i że to wszystko tak ma sens i tak idziemy dalej. I że to wszystko się tak jakby rozkręca. Naprawdę jest mi niezmiernie miło z tego powodu. Pamiętajcie o możliwości wygrania właśnie tych boksów ode mnie. I w ogóle fajnie by było też, jeżeli osoba, która otrzyma tego boksa, by nagrała jakiś filmik na Instagramie albo na Facebooku, albo mi przysłała na maila, jak go otwiera, swoją reakcję, to by było już zupełnie super. Chwila! Dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. W ogóle, żeby wziąć udział właśnie w tym konkursie, to pamiętajcie, że musicie być moimi subskrybentami, bo to jest konkurs tylko dla moich kochanych widzów. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem. Napiszcie właśnie w komentarzu swoją historię z moim kanałem i do następnych filmików. Wyniki ogłoszę jakoś na początku maja, myślę. Buziaczki, do następnych filmików. Pa!